Powróciło Rancho również swoim udziałem. Ludzie czekali na to. A czy wy, aktorzy, również nie mogliście się doczekać, kiedy znów wrócicie na plan? No, na plan na razie nie wracamy, ale ostatnio Wojtek Adamczyk powiedział, że Rancho się skończyło, ale czy do końca to on by się nie zakładał, więc nie wiem. Natomiast wyszła książka o Ranczu, napisana przez Elę Piotrowską, ranczerkę, i Martę Lipecką, która pracuje w produkcji Rancha, którą bardzo serdecznie chciałabym przy okazji polecić. Wspaniała, pełna ciekawostek, rzeczy, o których tak zwani ranczersi czy fani Rancha na pewno będą chcieli przeczytać. Powiem więcej, ja sama przeżyłam duże zaskoczenie, czytając o swojej postaci zreflektowanej z różnych stron, więc naprawdę każdy, kto lubi Rancho, powinien mieć na półce tą pozycję. Czyli przy stoliku nocnym do czytania każdego wieczoru. Czyli rozumiem, że te odcinki, które teraz oglądamy, zostały nakręcone znacznie wcześniej. One są z zeszłego roku, tak, ale rzeczywiście to są bardzo fajne odcinki, bardzo ciekawie się rozkręca wątek. Właściwie chyba jutro, pojutrze, jutro w przyszłym tygodniu będą takie dosyć kluczowe dla mojej postaci odcinki, więc zapraszam do oglądania. A czy możesz zdradzić, co się u Wioletki wydarzy? Wioletka zaangażuje się w samopomoc kobiecą, tak to nazwijmy, i będzie w tym bardzo konsekwentna i waleczna. A czym to się będzie objawiać? Okrucieństwem wobec mężczyzn. Czyli jednak powraca ta dawna Wioletka. Troszeczkę powraca, tak, jak najbardziej. To jest bardzo fajne. Naprawdę myślę, że ten sezon i szczególnie jego finał, właściwie z odcinka na odcinek, to jest naprawdę mocne uderzenie. I bardzo ja się dobrze bawiłam czytając, bardzo się dobrze bawiłam na planie, więc mam nadzieję, że widzowie również będą mieli dużo radochy.